Cześć! Jestem Adam. Mam 14 lat. Moi rodzice są lekarzami. Mam o 3 lata starszą siostrę. Jesteśmy szczęśliwą rodziną. Świetnie się razem bawimy. W każdej sytuacji szukamy pozytywów. Niestety ostatnio stało się coś bardzo smutnego. Zrozumiałem, że można dojrzeć i wydorośleć w zaledwie kilka dni. Mój wujek i jego rodzina mieszkają w innym mieście, odwiedzają nas raz, dwa razy do roku, zawsze przywożąc ze sobą prezenty. Podczas ich ostatniej wizyty przywieźli nam czekoladki, które kupili w Belgii. Zrozumieliśmy, dlaczego wszyscy chwalą belgijską czekoladę. Były tak pyszne, że zjedliśmy ich trochę za dużo. Mama nam je zabrała. Skoro są tak dobre, to nie zjedzcie ich wszystkich naraz. Możecie jeść po jednej dziennie. Będę wam je wydawać, powiedziała. Nie byliśmy zadowoleni, ale to ona rządziła w domu i wiedzieliśmy, że nie odpuści. Następnego dnia, kiedy rodzice byli w pracy, przypomnieliśmy sobie o czekoladach. Nie, żebyśmy kiedyś przestali o nich myśleć. Gdzie mama mogła je schować? Jeśli udałoby nam się je znaleźć, byłaby na nas zła, ale pewnie nie gniewałaby się długo. Zaczęliśmy więc ich szukać. Jednak nigdzie nie mogliśmy ich znaleźć. Wyglądało na to, że mama potraktowała sprawę bardzo poważnie. Przeszukiwaliśmy najdziwniejsze miejsca. Buszując w biurku taty, znaleźliśmy klucz, który wyglądał na bardzo stary. W jego pokoju stało drewniane pudełko. Mój tata pracował kiedyś w szpitalu w Afganistanie. Wiedzieliśmy, że rodzice pisali wtedy do siebie dużo listów. Wszystkie listy były w tym pudełku. Czy moja mama ukryła w nim czekoladki? Otworzyliśmy pudełko tym kluczem i bingo! Byliśmy przeszczęśliwi i od razu zaczęliśmy jeść. A moja siostra w żartobliwy sposób odczytywała jeden z listów taty. Moja ukochana, dni są krótkie, lecz miesiące strasznie się dłużą. Bardzo za tobą tęsknię. Zacząłem przeszukiwać pudełko, by znaleźć list mamy i przeczytać go w odpowiedzi. Znalazłem jakąś teczkę. Pokazałem ją siostrze, a ona przeczytała napis. Centrum Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny. Spojrzeliśmy na siebie zmieszani. Czy przesadzilibyśmy, gdybyśmy zajrzeli do tej teczki? Nie mogliśmy się powstrzymać. Mama weszła w momencie, kiedy mieliśmy otworzyć teczkę. Ale nic nie powiedziała, tylko przełknęła ślinę. Bardzo spokojnie powiedziała: Idźcie do swoich pokoi, obydwoje. Nie zajrzeliśmy do środka. Wiem, że źle postąpiliśmy. Ale może powiesz nam, co się wydarzyło? Zapytała siostra. Mama wskazała nam drzwi, nawet na nas nie patrząc. Powiedziałam, do pokoi! Wyszliśmy bez słowa. W sumie i tak już wiedzieliśmy. Po wejściu do mojego pokoju od razu wygooglałem. Centrum Polityki Społecznej, ośrodek adopcyjny. Tak jak myślałem, to były dokumenty adopcyjne. Wysłałem siostrze link. Odesłała mi inny link na ten sam temat. Też szukała odpowiedzi w internecie. Wkrótce wrócił do domu mój tata. Nie wiedzieliśmy co się dzieje, ale w domu panowała napięta atmosfera. Czekaliśmy z niepokojem w swoich pokojach. Usłyszałem mamę wołającą moją siostrę, a potem odgłos zamykania drzwi wejściowych. Dokąd one poszły? Zżerała mnie ciekawość. Wtedy przyszedł do mnie tata. Powiedział, że mama i siostra poszły na spacer. Był bardzo cichy, jakby nie wiedział od czego zacząć. Kilka razy chrząknął, ale nie był w stanie nic powiedzieć. W końcu wziął głęboki oddech. Adamie, chcę, żeby to zostało między nami, przynajmniej na razie, powiedział. Byłem coraz bardziej zdenerwowany. Nie chciałem słyszeć reszty. Czemu nie powiedzieli mi, że jestem adoptowany? Czy nie myśleli, że kiedyś wyjdzie to na jaw? Łzy zaczęły napływać mi do oczu. Nie płakałem. Po prostu nie mogłem powstrzymać łez. Tata spojrzał na mnie. Adamie, czas byś poznał prawdę. Ale obiecaj, że nie powiesz siostrze, że jest adoptowana. To bardzo ważne, zgoda? Powiedział. Zaczekaj, to moja siostra jest adoptowana? Spojrzałem na niego zszokowany. Powinienem się cieszyć, bo było mi bardzo smutno, kiedy myślałem, że to ja, ale to moja siostra była adoptowana. To też było bardzo bolesne, bo oznaczało, że moja siostra nie jest moją prawdziwą siostrą, prawda? Byłoby jej bardzo smutno, gdyby dowiedziała się, że nie jestem jej prawdziwym bratem. Oczywiście nie mogłem jej tego powiedzieć. Nawet gdyby tata kazał mi jej o tym powiedzieć, zatrzymałbym ten sekret do grobu. Nie potrafiłbym sprawić jej przykrości. Następne dni były bardzo trudne. Było tak, jakbyśmy z siostrą uzgodnili, by nie wspominać o tamtym dniu. Ale widziałem, że nasza miłość jest teraz jeszcze silniejsza. Często przychodziła do mojego pokoju, robiąc dziwne miny, by mnie rozśmieszyć. Niezależnie od tego, czy była moją biologiczną siostrą, była moją prawdziwą siostrą. Po tym, jak dowiedziałem się, że jest adoptowana, zacząłem kochać ją jeszcze mocniej. Ludzie kochają swoje rodzeństwo tak po prostu, jednak kochanie kogoś, z kim nie jest się spokrewnionym, jest o wiele bardziej znaczące, prawda? Wkrótce byliśmy tak szczęśliwi, jak wcześniej. Zapomniałem już o tym, co się stało. Planowałem nawet powiedzieć tacie. Powiedzmy, siostrze o wszystkim. To, że jest adoptowana, nic nie znaczy, kocham ją bardziej niż biologiczną siostrę. I właśnie w tym okresie tata wszedł do mojego pokoju. Myślę, że twoja siostra powinna znać prawdę. Chcielibyśmy prosić cię o przysługę. Porozmawiamy z nią. Ale zastanawialiśmy się, czy mógłbyś napisać do niej list opisujący, jak się czujesz. W innych okolicznościach bym odmówił, ale teraz sam chciałem to zrobić. Zdałem sobie jednak sprawę, że napisanie takiego listu jest bardzo trudne. Tak. Z mojej perspektywy nic się nie zmieniło, ale co pomyśli sobie moja siostra, gdy dowie się, że jest adoptowana? Jak mam jej to wyjaśnić, nie raniąc jej? Myślałem o tym kilka dni. Ciągle zaczynałem i wymazywałem tekst. Nie miałem nawet pierwszego zdania, a potem wpadłem na pomysł. Skoro jest adoptowana, to jak długo była moją siostrą? To znaczy, czy była tu kiedy się urodziłem? Czy zjawiła się tu po mnie? Próbowałem przypomnieć sobie nasze najstarsze wspomnienie. Miałem mnóstwo wspomnień z czasów dzieciństwa. Ale które było najstarsze? Stwierdziłem, że najstarsze musi być to, które ledwo pamiętam. W tym wspomnieniu jesteśmy gdzieś z dużą grupą dzieci. Biegniemy dokądś. Nie wiem, gdzie to było. Tak jak mówiłem, ledwo to pamiętam. Potknąłem się o coś i upadłem. Zatrzymało się tylko jedno dziecko. Tym dzieckiem oczywiście była moja siostra. Pomogła mi wstać, sprawdziła czy nie zdarłem kolana i wzięła mnie na ręce. A potem pobiegliśmy w stronę innych dzieci. Zacząłem list od tego wspomnienia. Zawsze byłaś moją siostrą i zawsze nią będziesz, pisałem. To, że mamy inne mamy, nie osłabia naszej więzi, ale ją umacnia. Rozpłakałem się pisząc, jak bardzo ją kocham, że zawsze będę ją kochał i nic tego nie zmieni. Wszystko, co napisałem, było prawdą. Napisałem to, co czułem. W końcu nadszedł wielki dzień. Tata wysłał mi wiadomość z pytaniem: List gotowy? Kiedy odpisałem, że tak, napisał: Możesz go jej dać dziś wieczorem. W domu nie było już napiętej atmosfery. Znowu byliśmy zrelaksowani i w dobrych humorach. Tata dał mi znak oczami. Już wiedziałem, że nadszedł czas. Spotkajmy się w moim gabinecie, powiedział. Moja siostra już tam była. Pamiętne drewniane pudełko stało na biurku. Rodzice się uśmiechali. Włożyłem list do koperty i podałem ją siostrze. Była w szoku. Ona też dała mi kartkę złożoną na pół. Zobaczyłem list zaczynający się od słów: Mój drogi Adamie. Byłem zdezorientowany. Dlaczego napisała do mnie list? Każde z nas poszło w inny kąt pokoju, by przeczytać. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Siostra pisała, że jestem adoptowany. Tak samo jak ja, pisała o tym, jak bardzo mnie kocha i to, czy jestem jej biologicznym bratem, nie robi jej różnicy. Po przeczytaniu listów najpierw spojrzeliśmy na siebie, potem na rodziców. Tata wyjął dokumenty adopcyjne z pudełka i kazał nam podejść. Pokazał nam dokument. Tak, obydwoje byliśmy adoptowani. Nie tylko moja siostra, ale ja też. Spojrzeliśmy na siebie z siostrą. Wybuchnęliśmy śmiechem. Nie było między nami różnicy. Jechaliśmy na tym samym wózku. Spotkało nas to samo. Przytuliliśmy się. Potem dołączyli do nas rodzice. Przez chwilę przytulaliśmy się w czwórkę. A później poszliśmy na kolację. Rodzice przeprosili za ukrywanie przed nami adopcji. Powiedzieli, że chcieli nam powiedzieć w odpowiednim czasie, ale czekoladki przyspieszyły sprawę. Kiedy to się zaczęło, moja mama zadzwoniła do psychiatry, z którą pracuję. A ona powiedziała, że to nie jest jej specjalność i poprosiła o pomoc psychologa dziecięcego. Tak narodził się pomysł napisania listów. Rodzicom spodobał się ten pomysł, więc wprowadzili go w życie. Resztę już znacie. Tamtego dnia dowiedzieliśmy się czegoś jeszcze. Rodzice zamierzali adoptować tylko moją siostrę. O mnie nie wiedzieli. Ale moja siostra nie chciała iść beze mnie. Rzuciła się z płaczem na podłogę. To mój brat! Nie zostawię tu Adama! Cały czas to powtarzała. I to ona nadała mi imię Adam. Nie jesteśmy pewni, ale wydaje nam się, że to imię kogoś z jej biologicznej rodziny. Moi rodzice ulegli i zdecydowali się adoptować nas oboje. Jak widzicie, naprawdę od zawsze byliśmy rodzeństwem. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli chcecie podzielić się swoją historią, która jest dla was naprawdę ważna, wyślijcie ją na adres z opisu. Na razie. Cześć. Niestety nie mogę zdradzić mojego imienia. Ktoś mógłby mnie rozpoznać. Nie wstydzę się tego, co zrobiłem. Powiem więcej, jestem z siebie dumny. Ale myślę, że moi rodzice nie chcieliby, żebym o tym opowiadał. Dlatego nie zdradzę mojej tożsamości. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Trzy lata temu, kiedy miałem 14 lat, mój tata był współwłaścicielem myjni. Wszystko szło świetnie. Dobrze nam się powodziło. Mój brat i ja zaczęliśmy chodzić do prywatnych szkół. Przeprowadziliśmy się. Do dobrych rzeczy łatwo jest się przyzwyczaić. Szybko przywykliśmy do nowego stylu życia, jakbyśmy żyli tak od zawsze. A potem, pewnego dnia, wszystko zaczęło się sypać. Policja zrobiła nalot na firmę mojego taty. Okazało się, że jego wspólnik używał Myjni jako pralni pieniędzy. Dowiedzieliśmy się, że od lat był dealerem narkotyków. Policja aresztowała też mojego tatę, lecz wypuścili go, gdy zorientowali się, że nic nie wiedział o nielegalnym interesie. Samą Myjnię skonfiskowano ze względu na wspólnika. Mój tata naprawdę załamał się przez tę sytuację. Nie mógł przeboleć, że go oszukano i był zamieszany w nielegalny interes. Niespodziewanie nasze życie wywróciło się do góry nogami. Po kilku miesiącach tata wziął się w garść i otworzył nową myjnię w innej części miasta. Niestety, sprawy nie potoczyły się po jego myśli. Po krótkim czasie musiał ją zamknąć. Zaciągnął w banku pożyczkę na nową inwestycję. Lecz nie mógł jej spłacić i zbankrutował. Straciliśmy wszystko. To był dla naszej rodziny bardzo trudny okres. Chciałem jakoś pomóc, więc zatrudniłem się w restauracji kolegi mojego taty. Pracowałem tam po szkole, po raz pierwszy w życiu, zmywając naczynia. Nie była to najlepsza praca, ale cieszyłem się, że coś zarabiam. Pracowałem w nocy do zamknięcia restauracji, a rano, mimo zmęczenia, wstawałem do szkoły. Pracowałem sześć dni w tygodniu, jeden dzień miałem wolny. Kiedyś cały wolny czas spędzałem grając na komputerze, teraz wykorzystywałem go do odrabiania pracy domowej. Pewnego dnia przyjaciel powiedział mi, że do mojej ulubionej gry dodano nową mapę. Chciałem tylko rzucić na nią okiem. Kiedy tata wszedł do mojego pokoju, zobaczył, że gram na komputerze. Strasznie się zdenerwował. Twoja mama i ja całymi nocami próbujemy coś wymyślić. Prawie w ogóle nie śpimy, a ty grasz sobie w gry, jak gdyby nigdy nic, powiedział. Powiedział, że jestem samolubny. Coraz bardziej się nakręcał. Aż w końcu powiedział: Będziesz mógł grać ile chcesz, jak kupisz sobie własny komputer. I zabrał mi laptopa. To chyba była najgorsza noc w moim życiu. Płakałem w poduszkę przez wiele godzin, bo czułem, że to niesprawiedliwe, ale nagle przestałem. I powiedziałem, dość tego, nie użalaj się nad sobą, nie użalaj się nad sobą. Już prawie świtało. Obiecałem sobie, że nigdy więcej nie będę się nad sobą rozczulać. Postanowiłem zatem dotrzymać słowa. Po tej nieprzespanej nocy poszedłem do szkoły. Moja dziewczyna od razu zobaczyła, że coś jest nie tak. Opowiedziałem jej o mojej kłótni z tatą. Na początku się zmartwiła, jednak gdy dowiedziała się o mojej decyzji, była ze mnie dumna. Spojrzała na mnie i powiedziała, jesteś jedną z najzabawniejszych osób, jaką znam. Myślę, że możesz na tym zarobić. Mam pomysł. Mogę ci pomóc? Jeśli spróbujesz. Po szkole nie poszedłem do pracy. Poszliśmy do domu mojej dziewczyny. Kilka godzin później siedziałem przed jej komputerem w masce koguta. Utworzyłem konto na Twitchu i zacząłem streamować. Grałem tak jak wszyscy, ale było coś, co mnie wyróżniało. Gdakałem w masce na twarzy. To moja dziewczyna wpadła na pomysł stworzenia pół człowieka pół koguta. Maska należała do jej brata. Gdakałem i opowiadałem kawały, wcielając się w koguta. Moja dziewczyna pękała ze śmiechu. Jej śmiech dodawał mi otuchy, więc szło mi lepiej niż bym oczekiwał. Czułem się jak w telewizji. Po dwóch godzinach miałem pięciuset widzów, a jakie dźwięki z siebie wydałem po otrzymaniu pierwszej wpłaty? To był idealny wieczór. Przepełniała mnie nadzieja. Dzięki mojej dziewczynie mogłem rzucić pracę w restauracji. Nie chcę umniejszać tej pracy. Jednak byłem pewien, że na Twitchu zarobię szybciej i więcej. Kilka dni później sytuacja wyglądała lepiej, niż bym się spodziewał. Moja widownia rosła. Jednak nikt nie wiedział, kim jestem, ponieważ używałem pseudonimu Big Bird i cały czas nosiłem maskę. Dla nich byłem wielkim, śmiesznym ptakiem. Ale obok mnie była piękna dziewczyna. Nie było jej widać w kadrze. Wszyscy tylko słyszeli jej śmiech. Nie powiedziałem rodzinie, że jestem na Twitchu. Chciałem powiedzieć mamie i bratu. Ale tak bardzo się bałem, że tata się dowie, że milczałem. Myśleli, że nadal pracuje w restauracji. Zastanawiałem się, czy mojemu tacie polepszy się nastrój, jeśli mu powiem, że można zarabiać grając w gry. Nie sądziłem, by to coś dało. Rodzice nie lubią, gdy ich dzieci grają w gry. Robią wszystko, co mogą, by je powstrzymać. Jestem tego pewien i rozumiem, dlaczego tak jest, ale myślę, że mój tata przesadzał z obwinianiem gier. Tamtego dnia wyładował się na grach, wykorzystując nasze problemy jako wymówkę. Pewnej nocy stało się coś ciekawego. Streamowałem tak jak zawsze, w masce. W pewnym momencie spojrzałem na okienko czatu na ekranie. Big Bird, chcesz otrzymać największą wpłatę życia za zdjęcie maski? Wiadomość pochodziła od jednego z moich najwierniejszych fanów, Ringo Stara. Każdego dnia dokonywał wpłaty. Zagdakałem. Największą wpłatę życia? Dopiero niedawno się wyklułem. Możesz mi jedynie oferować największą dotychczasową wpłatę, powiedziałem. Masz rację. Okej, okay, zróbmy tak. Jestem pewien, że nie tylko ja, lecz wszyscy twoi widzowie chcą zobaczyć Twoją twarz. Czy zdejmiesz maskę, jeśli każdy dokona największej wpłaty, jakiej może? odpowiedział. Na chwilę zamarłem. Spojrzałem na moją dziewczynę. Potrząsnęła głową, bym tego nie robił. Wiedziałem, że jeśli się zgodzę, nie będzie odwrotu. Ale to była transmisja na żywo. Po zdjęciu maski mogłem po prostu przestać streamować. Chciałem ukryć moją tożsamość tylko przed tatą, a nie przed innymi. Mój tata kompletnie nie zna się na technologii. Twitch to dla niego jakiś kosmos. Nie było opcji, że dowie się, co tam robiłem. Wziąłem głęboki oddech i powiedziałem. Cóż, sprawdźmy, jakie będą wpłaty. Udowodnijcie, że naprawdę chcecie zobaczyć moją twarz. Jeśli mnie przekonacie, to na chwilę stanę się człowiekiem. Wpłaty zaczęły zalewać moje konto, zaraz po tym, jak to powiedziałem. Moja dziewczyna wyszła, trzaskając drzwiami. Nie ruszyło mnie to, bo byłem oszołomiony liczbą wpłat. Napływały bez przerwy. Odczekałem chwilę po tym, jak powiadomienia ucichły. Nie widziałem widzów, ale byłem pewien, że wstrzymują oddech. Zagdakałem w podziękowaniu. Okej, okay, przekonaliście mnie. Zdejmę maskę na 20 sekund. A potem się wyloguję. A jutro wrócę tu jako Big Bird, powiedziałem. Odczekałem chwilę. Zdjąłem maskę koguta i spojrzałem w kamerę. Pokazałem im całą twarz. Mrugnąłem, a potem się wylogowałem. Czułem się naprawdę dziwnie. Spojrzałem na sumę, jaką otrzymałem. To było jak sen. Wtedy moja dziewczyna wpadła do pokoju. Mówiłam, żebyś tego nie robił. Nie ma już tajemnicy. Po co teraz mieliby cię oglądać? Krzyczała. Powiedziałem jej, że zgodziłem się na maskę nie po to, by być tajemniczy, ale po to, by nie dowiedział się o mnie tata. Spójrz na te pieniądze. Nie sądzisz, że było warto? Zapytałem, przytulając ją. Spojrzała na mnie, mówiąc, obyś nie pożałował. Następnego dnia po szkole poszedłem prosto do domu. Tata uśmiechnął się na mój widok. Masz dziś wolne? Twój brat poszedł z mamą do dentysty. Chodź, napijemy się kawy i pogadamy powiedział, wchodząc do kuchni. Gdy wychodził z kuchni, zobaczył pieniądze na stoliku Jo nie miał zapytałem czy tyle wystarczy, by spłacić pożyczkę? Tata nadal był w szoku Nie wiem, chyba tak ale skąd one się tu wzięły? Czyje to pieniądze zapytał Twoje powiedziałem dumnie proszę, nie pytaj, jak je zdobyłem mogę tylko powiedzieć, że zarobiłem je legalnie. Usiadł koło mnie i mnie objął. Zarobiłeś się w sieci, tak? Ups, przepraszam, nie w sieci. Powinienem powiedzieć na grach. Wiem, że już nie pracujesz w restauracji Big Bird, powiedział. Uśmiechnął się tak szeroko, że widziałem wszystkie jego zęby. Okazało się, że pewnego dnia zadzwonił do niego ojciec mojej dziewczyny. Dzieciaki nie robią nic złego, ale moja córka mówiła, że nie masz o tym pojęcia. Pomyślałem, że powinieneś o tym wiedzieć, ale nie denerwuj się, powinieneś być dumny z syna. Świetnie mu idzie, powiedział. Wtedy tata zaczął mnie oglądać. Byłem zaskoczony, bo powtórzył ulubione żarty z moich streamów. Nie sądziłem, że spodoba mu się moje poczucie humoru. Dzień wcześniej zasnął podczas oglądania. Nie wiedział więc, że zdjąłem maskę i otrzymałem te wszystkie wpłaty. To go bardzo poruszyło. Dali ci tyle, by zobaczyć twoją twarz? A ty oddajesz to wszystko mnie? Zapytał. Tak, dawałem mu całą sumę. Byłem dumny, że zarobiłem tyle pieniędzy i mogłem mu pomóc spłacić pożyczkę. Następnego wieczora miałem zrobić ostatni stream z pokoju mojej dziewczyny. A to dlatego, że tata zgodził się, żebym zaczął robić je z domu. Jednak czekała mnie niespodzianka. Mimo, że miałem na sobie maskę i opowiadałem rewelacyjne żarty, oglądało mnie mniej niż stu widzów. Tak, wszyscy wiedzieli, jak wyglądam, więc nie było już żadnej tajemnicy. Nawet Ringo Starr, który zapoczątkował wpłaty, aby zobaczyć moją twarz, wpadł tylko na chwilę. Potem zakładałem maski innych zwierząt i wymyślałem różne postaci. Ale nic nie działało. Straciłem wszystkich kibiców, więc wkrótce przestałem streamować. Jednak byłem tak zadowolony z tego, co osiągnąłem dzięki mojej krótkiej sławie, że miałem to gdzieś. Poza tym ostatnio nie mam czasu, bo spędzam wieczory z tatą w kafejce internetowej, którą razem otworzyliśmy. Cześć, jestem Nils i już niedługo skończę 14 lat. Moja historia opowiada o tym, jak nie mogłem znieść presji związanej z pracami domowymi. Widzicie, Mam takie schorzenie zwane dyskalkulią, które oznacza, że mam trudności ze zrozumieniem czegokolwiek związanego z liczbami. Presja, aby dobrze mi szło, mimo mojego stanu sprawiała, że słabo sypiałem, bo zawsze czułem, że umiem za mało. Strasznie się tym martwiłem, bo zawsze chciałem zostać prawnikiem jak mój ojciec. Tata opowiadał mi historię o swojej pracy w sądzie. Na sali rozbrzmiewającej echem, gdzie ława przysięgłych i sędzia. Wpatrują się w niego intensywnie, gdy argumentuje i oczekuje na wyrok. Tata chciałby złych ludzi dosięgał sprawiedliwość, a ja bardzo chciałem być tak jak on. Ale przyszły prawnik wciąż musi zdać matematykę, a liczby to dla mnie tylko pomieszane znaczki. To nie było fair. Większość osób w mojej klasie, zwłaszcza mój najlepszy przyjaciel Dominik, umiało matematykę. Było to mega frustrujące. Niestety dyskalkulia nie jest tak dobrze znana i nie zawsze jest trafnie zdiagnozowana, a jej leczenie i wsparcie jest skąpe. Wiedziałem, że muszę jakoś sobie z tym poradzić, jeśli naprawdę chcę spełnić swoje prawnicze marzenie. Miałem wielkie szczęście, bo rodzice nie wywierali na mnie żadnej presji, jeśli chodzi o szkoły. Mama powtarzała mi, że bycie szczęśliwym jest ważniejsze niż świadectwo z paskiem, że jest mnóstwo miejsc pracy, w których oceny nie są ważne i zawsze mogę zmienić zdanie. A tata często powtarzał, że nie spodziewa się, że będę prawnikiem i nie powinienem czuć się zobligowany, by być taki jak on. Ale ja serio chciałem pomagać ludziom i uwielbiałem czytać o prawie, a także uczyć się go. A jeszcze rzeczą, która nie pomagała mi w zrozumieniu matematyki, był nauczyciel tego przedmiotu, pan Meyer. Tego dnia wpadł na głupi pomysł, by najlepszy uczeń z matmy, Dominik, podszedł do tablicy i wyjaśnił mi wszystko. To był żenujący pomysł i myślałem, że Dominik odmówi. Ale stanął pod tablicą i próbował wyjaśnić mi zadanie. I oczywiście dopadł mnie stres. Widziałem tylko niezrozumiałe, mieszające się liczby we wzorach. Próbowałem dać znać Dominikowi, by przestał, ale był w swoim żywiole omawiając lekcje i wychodziło mu to lepiej niż panu Majerowi. Klasa była oczarowana. Wszystko zrozumieli, ale ja zrobiłem się czerwony i sposony. Dzięki, panie majer i wielkie dzięki, Dominik. Zawstydzony wróciłem do domu i opowiedziałem mamie i tacie, co się wydarzyło. Też się wkurzyli i powiedzieli, że znajdą mi korepetytora, bo najwyraźniej pan Meyer nie umiał zrozumieć dyskalkuli. Inni koledzy mieli dysleksję i inne trudności w uczeniu się, ale dostawali wskazówki i wsparcie. I nigdy nie poniżano ich w klasie tak jak mnie. Nie mogłem nawet odpisać Dominikowi, gdy napisał, że nie uważa, żeby zrobił cokolwiek złego. Zaproponował nawet, że może mi wszystko powtórzyć, ale byłem zbyt wściekły, by się zgodzić. To było dla niego normalne, że rozumiał liczby, wzory i równania. Nie mogłem przestać myśleć o szkole, bo wkrótce miałem sprawdzian, a moja korepetytorka nagle zachorowała. Sam czułem się jakbym był chory i nie mogłem spać ze stresu. Na szczęście w weekend odwiedził nas mój starszy bratnik. Potem dowiedziałem się, że mama poprosiła, by pomógł mi ze sprawdzianem. Czułem się tak żałośnie i ciągle narzekałem, bo nie tylko matma była problemem, ale też fizyka, statystyka, informatyka. Trzeba umieć liczyć w tak wielu przedmiotach. Nikt przyznał mi rację. Powiedział, że nawet na jego wydziale zarządzania sportem jest masa matematyki. I mimo tego, że próbował mi pomóc, liczby były kupą znaków i niczym więcej. Wszystko bez sensu. Byłem tak strasznie zestresowany, gdy wyszedł, że nie mogłem nic zjeść. Aż mnie mdliło przed sprawdzianem, i choć miałem resztki nadziei, że liczby jakoś się ułożą, nic takiego się nie stało. Rozejrzałem się wokół i wszyscy byli zajęci pisaniem. Prócz Dominika, oczywiście, bo skończył pierwszy. Z wielkim wysiłkiem i bólem brzucha przebrnąłem przez zadania i spróbowałem rozwiązać przynajmniej część z nich. Do ostatniej sekundy sprawdzałem swoje odpowiedzi parę razy. Kiedy wróciłem do domu, mama była zmartwiona. Wyglądałem blado i słabo. Miałem dość. Rozpłakałem się i nie mogłem już więcej znieść presji. Naprawdę się starałem, ale to było za mało. Mama błagała mnie, bym poszedł do prywatnej szkoły, w której dyskalkulia jest rozumiana i wspierana, ale nie chciałem zmieniać szkoły. Chciałem pójść do terapeuty, który dobrze znałby się na dyskalkuli, bo czułem, że sam już dłużej nie dam sobie z tym rady. Mama nalegała, bym zmienił szkołę, jeśli terapia nie pomoże. Chciała zmniejszyć mi presję, więc terapia musiała zadziałać. Terapeutka dyskalkuli Lisa całkowicie odmieniła moje życie. Wreszcie ktoś doskonale rozumiał, przez co ciągle przechodzę. Zapewniła mnie, że dyskalkulia będzie bardziej znana w ciągu najbliższych kilku lat i znajdzie się więcej ośrodków pomocy. Tak samo jak dla osób z dysleksją. Powiedziała też, że zamierza zadzwonić do mojej szkoły i zamienić słówko z panem Majersem. By opisać mu sprawdzone i delikatniejsze sposoby nauki osoby z tą chorobą. Co najważniejsze, powiedziała również, bym skupił się na moich mocnych stronach i zaczął siebie oszczędzać. Powinienem nauczyć radzić sobie z dyskalkulią. Dzięki temu będę bardziej wyluzowany i przestanę się stresować. I wiecie co? Moja ciężka praca i determinacja opłaciły się. Mój wynik testu na inteligencję był powyżej średniej. Nie mogłem w to uwierzyć, jednak mógłbym zostać prawnikiem. Mama była bardzo zadowolona i zupełnie zapomniała o pomyśle wysłania mnie do prywatnej szkoły. Ulżyło mi. W ostatnich kilku miesiącach terapia z lisą pomogła mi stać się o wiele bardziej pewnym siebie. Wciąż mam problemy z liczbami i arytmetyką? Oczywiście, ale Lisa nauczyła mnie lepiej sobie z tym radzić. Nawet dała mi wskazówki, które pomogą mi z lękiem. I tak, jak zasugerowała, teraz skupiam się na moich mocnych stronach. Niedawno wygrałem nawet konkurs recytatorski. Moja klasa była niesamowicie dumna ze mnie. I chociaż byłem zawstydzony, wyszło mi naprawdę fajnie. Zdałem sobie sprawę, że nigdy nie pozbędę się dyskalkuli i że ona od tak nie zniknie. Czasami mnie to dołuje i nadal się frustruję przez moje oceny, ale teraz częściej odpoczywam i świętuję swoje drobne sukcesy. I co do Dominika cóż, wiem, że wyładowywałem na nim swój stres i frustrację i bardzo żałuję. Oczywiście przeprosiłem, a Dominik mi wybaczył. Już zaplanowaliśmy wspólne spotkanie, gdy dostanę się na uniwersytet, na prawo, a on będzie zaczynał pedagogikę. Dziękuję za wysłuchanie mnie i mojej opowieści o dyskalkuli. Na pewno wielu z Was zna stres związany ze szkołą i presję, jaką tworzą oceny. Jestem pewien, że każdy z Was ma swoje mocne strony, po prostu je odnajdźcie. Dajcie mi znać o stresie, który przeżywacie w szkole. Z wielką chęcią przeczytam. Myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy wszyscy więcej rozmawiali o trudnościach. Do zobaczenia wkrótce i miłej nauki!